poniedziałkowy poranek na kilku suwalskich ulicach kierowcy poddawani byli kontroli trzeźwości. Policjanci skontrolowali niemal 700 kierujących. 5 spośród nich wsiadło za kierownicę po spożyciu alkoholu. Wśród nich jeden był nietrzeźwy. Policjanci wyjechali na suwalskie drogi bardzo wcześnie, już o 4 rano i kontrolowali stan trzeźwości kierujących przez 4 godziny, obejmując tym samym poranny szczyt komunikacyjny. Rekordzistą okazał się 61-letni mężczyzna zatrzymany na ulicy Sejneńskiej. Policjanci stwierdzili, że kierujący Nissanem miał 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Cała piątka jadących na podwójnym gazie kierowców trafi pod sąd. Tego rodzaju akcje mundurowych przynoszą skutek. Coraz rzadziej kierowcy decydują się na pijane przejażdżki, ale są i tacy, do których nie trafiają racjonalne argumenty. Zaledwie dzień po masowej kontroli w Bakałarzewie w ręce dzielnicowych wpadł motorowerzysta. Uwagę policjantów zwrócił tym, że zarówno on, jak i jego pasażer jechali motorowerem bez kasków. Jakby tego było mało, pojazd nie posiadał tablic rejestracyjnych. Od zatrzymanego do kontroli 31-latka policjanci poczuli alkohol. Badanie nie pozostawiło złudzeń. Wynik 1,4 promila. Jak się okazało, policjanci nie mogli odebrać mu prawa jazdy, bo młody mężczyzna nie posiadał takich uprawnień. O losach niefrasobliwego motorowerzysty również zdecyduje suwalski sąd.